Bernard Krawczyk to osoba nietypowa, bo po pierwsze nie urodził się w Mysłowicach, po wtóre od 60 lat tu nie mieszka, a mimo to jest honorowym obywatelem miasta, a wydaje mi się, że ze wszechmiar jest ciekawą postacią, przede wszystkim dlatego, że wędrówka z Familoka na Piosku na scenę Teatru imienia Wyspiańskiego w Katowicach jest ciekawa. Tym bardziej, że człowiek ten mimo już 82 lat przeżytych jest w pełni sił sprawny fizycznie, intelektualnie, ma znakomitą pamięć, pozbawiony jest jadła, to rzadkość, jest bystrym obserwatorem rzeczywistości i myślę, że to, co ma nam do powiedzenia, jest warte obejrzenia. Pan Bernard broni się znakomicie, nie tylko dlatego, że wie, kiedy mówić, kiedy milczeć, kiedy się śmiać, ale przede wszystkim życzliwością w stosunku do ludzi. Jest sędzią wyjątkowo łagodnym. Zdaje sobie sprawę z tego, jak świat się zmienia, jak zmieniali się ludzie wokół niego. I ta zaduma towarzysząca z jego wypowiedzią i życzliwość w stosunku do ludzi, jak mówię, rzadka, jest szczególną zaletą tego filmu. Serdecznie Państwa zapraszam na projekcję, która będzie miała miejsce 23 maja tego roku. W Muzeum Miasta Mysłowice o godzinie 17. Będzie również pan Bernard, więc będzie okazja porozmawiać z nim. Ponadto proponuję Państwu wystawę, która będzie wyeksponowana, składająca się z fotogramów przygotowanych, udostępnionych przez pana Bernarda.